odcinku. Hej, może ugotujesz to? Kolejny odcinek i kolejne wyzwanie. Postanowiłem sobie rzucać poprzeczkę coraz wyżej, bowiem takie przygotowywanie gotowych produktów tutaj wychodzi na to, że jest proste i to zazwyczaj wychodzi. No a przygotowanie czegoś z produktów, które w ogóle by się do tego nie nadawały, to jest dopiero wyzwanie. Więc znalazłem ostatnio na Instagramie taki oto filmik. Ktoś upiekł ciasto z lodu, no i później go przełożył kremem śmietanowym, nawieżdżał truskawki i z tego ma wyjść niby pyszne ciasto. To jestem sceptycznie nastawiony co do tego, bowiem nie jestem w ogóle fanem internetowych przepisów, które się pojawiają na różnych stronach, bo one zazwyczaj są dziwne, składniki do tego potrzebne i zazwyczaj to nigdy nie wychodzi, bo już kilka takich przepisów sprawdziłem i wszystkie nie wyszły, więc jestem ciekawy, czy to się uda. Czas teraz na składniki. Do przygotowania tego naprawdę dziwnego ciasta, według tego filmiku, będę potrzebował jakiegoś ciasta pokruszonego. Stwierdziłem, że może dobrym pomysłem będzie taki spód do tortu. To jest tak jakby biszkopt, więc wydaje mi się, że jak go pokruszę, to będzie ok. Do tego najbardziej zadziwiający składnik z tych wszystkich to oczywiście lody truskawkowe. Mam tutaj akurat lody Carte d'Or. Nie są one do końca w 100% truskawkowe, no ale innych mi się nie udało znaleźć, więc takie muszą być. No i do tego, z tego co można zauważyć, bowiem oczywiście proporcji nigdy nie ma podanych, trzeba dodać 3 jajka. I oczywiście krem śmietanowy trzeba niby zrobić, ale nie chcę mi się ubijać śmietany, więc pójdę na łatwiznę. Kupiłem gotowy krem śmietankowy, który wystarczy ubić z mlekiem, gotowy w 3 minuty, więc jak dla mnie może być. To by były składniki, czas teraz na przygotowanie. Przygotowanie rozpoczynam oczywiście od tego spodu do ciasta. Muszę go wyjąć z tego opakowania, no i później jakoś go pokruszyć. Nie myślę go kroić, tylko po prostu wziąć i dosłownie połamać. Powiem tak, tam jest pokazane, że to są po prostu jakieś ścinki z ciasta, więc ciasto w sumie już mi się połamało. Takie kawałki, tam może były trochę mniejsze, ale wydaje mi się, że będzie ok. Ja robię jeden spód, to znaczy tam jest pokazane, że robią dwa. I później składając z dwóch, mi się wydaje, że zrobię jeden wyższy i po prostu przekroję go na pół i przełożę. Wydaje mi się, że tak będzie rozsądnie. Po drugie, pod ręką nie mam drugiej tortownicy o tym samym wymiarze, więc musi wystarczyć. Nie dam chyba całego tego, kawałek został. Wydaje mi się, że tyle wystarczy w zupełności. No i teraz najdziwniejsza część tego przygotowania, to znaczy trzeba wziąć te oto naprawdę ładne i dobre lody. One są już rozpuszczone, może wyglądają, że nie są, ale są naprawdę rozpuszczone. Lody muszę przełożyć do miski, bo powiem, w tej ilości, którą ja mam, czyli całe opakowanie, nigdy nie wymieszam tych lodów z jajkami. Nie, to jest naprawdę złe, żeby takie lody rozpuścić po prostu doszczętnie. To jest naprawdę skandaliczne, no ale cóż, tak napisano, to tak robię. Dobrze, są lody, rozmieszam je, żeby były jednolito czerwone. I do tego mam dodać 3 jajka. Dobrze, 3 jajka tutaj trzeba dodać. To jest naprawdę złe, to naprawdę wygląda źle. No ale, skoro taką twierdzą,
Skąd będę wiedział, czy te jajka mi się tutaj rozpuszczą? Jak tego nie widać po prostu. Nie wiem. Nie zmieniają one specjalnie koloru tego, tej ilości truskawy w tych lodach, w tych właściwie pianie bym powiedział, to już nie przypomina lodów w ogóle, to jest po prostu woda, może nie do końca woda. No widać trochę, że chyba żółtka się rozbiły, bowiem są jakieś smugi, więc chyba jest ok. No i co teraz pozostaje? Wylać to tutaj, zalać to ciasto. Nawet przykryło to. Trzeba przyznać, że nawet to przykryło te skrawki ciasta. Wydawało mi się, że będą wystawać z ponad tych lodów, ale jednak prawie litra lodów to jest sam raz na taką foremkę, więc nawet jakby było więcej, to by było ciężko. I teraz tak, w tym filmiku pokazuję, że to trzeba upiec, ale nie napisano dokładnie w jakiej temperaturze i przez ile minut. Więc jak dla mnie to jest loteria. Wydaje mi się, że wystarczy to włożyć na jakieś 40 minut do temperatury 200 stopni i powinno się to upiec. Ile się dokładnie będzie piekło, to się okaże. Wkładam to, no chyba ciasto, do piekarnika. Ciasto, czy właściwie trzeba by powiedzieć lody, po upieczeniu wyglądają właśnie tak. Wyglądają dość dziwnie, dziwnie się świecą. To jest nadal miękkie, ale wydaje mi się, że to jest upieczone. Piekło się to 30 minut, studziło się kolejne 30 minut. I teraz wyzwaniem będzie przekroić to na pół. Wydawało mi się, że to ciasto będzie wyższe, jednak te kawałki tego spodu do tortu wchłonęły te lody. No i w sumie wyszedł dość cienki placek. Naprawdę zastanawiam się, jak go przekroić na dwie części, żeby dało je się przełożyć kremem. No może się uda. Zadziwiające jest jedynie to, że na tym filmiku to ciasto było czerwone, a tu jest raczej brązowe. W ogóle nie przypomina tego ciasta z filmiku. No ale tam pewnie dodano jakieś barwniki, podejrzewam. Ja mogłem też na to w sumie wpaść i dodać jakiegoś barwnika do ciasta. Tak to mam ciasto jakie mam, to znaczy dość blade. Próbuję to teraz jakoś w miarę sensownie podnieść. Mam tu takie drewienka. No i nie wiem w sumie jak to zrobić. Powiem, to jest w sumie, jakby nie patrzeć, to jest w częściach, to w ogóle nie jest jednolite, jakby tak powiedzieć, o, ale może to się jakoś uda. Muszę to chyba na tych drewinkach zostawić, tak mi się wydaje, bowiem tego później nie odłożę. Kawałek odpadł, ale to nic, to naprawię później. No więc tak to wygląda. Wygląda to naprawdę nieciekawie. Wygląda, że to jest upieczone, bowiem nie widać, żeby to było, ale dziwną ma to teksturę, trzeba przyznać. I wydaje mi się, że zostawię to chyba na tej blaszce, na spodzie od tortownicy, bo jak zacznę to ściągać, to prawdopodobnie się rozwali. Więc nic, te dwie części ciasta, czy też lodów zostawiam, a teraz przygotuję krem. Tutaj mam mleko, według przepisu ma być 300 ml, do tego trzeba wsypać ten proszek z torebki. I teraz sobie tak pomyślałem, że dodam do tego barwnik do ciast czerwony, żeby chociaż krem był czerwony. Ile tego dać? Zaszaleję trochę. Zobaczę przy miksowaniu, jak będzie wyglądał kolor. Fajny różowy. Krem wyszedł fajny różowy. Może tego nie widać w kamerze, ale naprawdę jest bardzo fajny, fajny kolor. No i cóż, czas teraz to złożyć w całość. Tak wygląda spód, jednak zdecydowałem się go ściągnąć. Jedyny plus, że ten krem naprawdę wygląda ładnie.
muszę go mniej więcej na pół podzielić tej misce, bowiem nie wystarczy mi później na końcówkę, czyli na wierzch, a ten wierzch nie wygląda za ciekawie, więc trzeba go jakoś podratować tym kremem, chociaż trochę. No cóż, z kremem na pewno wygląda dużo lepiej, ale po raz kolejny to nie jest to samo, co na filmiku. No ale spodziewałem się, że tak może być, że po prostu to jest tylko na filmie wszystko się udaje i ładnie wygląda, a w rzeczywistości jest jak jest. Ale chciałem coś takiego przetestować, żeby na 100% utwierdzić się w tym, że internetowe filmiki to bujda. Więc tak, teraz położę spód. Mam nadzieję, że uda mi się go jakoś tak położyć. Tylko jeszcze muszę to drewno ściągnąć z tego. No, nawet trzeba powiedzieć, że nawet dość sprawnie udało się położyć to. Padły jakieś kawałki, które w sumie nawet nie wiem skąd odpadły, ale wpycham je gdzie bądź. No i daję na wierzch teraz resztę kremu. Krem był ułożony. Na koniec jeszcze dekoracja. Na filmiku dekorowano to świeżymi truskawkami. Nie udało mi się znaleźć świeżych truskawek, mimo że sezon w pełni, ale jednak jakoś nie udało się. Wykonałam taką posypkę, kolorowe mini piegi. Może to będzie pasować akurat takie. I teraz włożę całość do lodówki, żeby całość się ściągnęła. No i później czas na test smaku. Minęło jakieś pół godziny. Mi się wydaje, że ten krem już zastyk. Już nie czepia się rąk, więc chyba dobrze. No i teraz czas na test smaku, którego naprawdę w tym przypadku się boję. Nie wiem, czy w ogóle uda się to w jednym kawałku wykroić. No, ale może. To jest dość duży kawałek, bo wydaje mi się, że to jedyny sposób, żeby to jakoś wyciągnąć. Wygląda to dość nieciekawie, trzeba przyznać. Całe ciasto też wygląda dość nieciekawie i bardzo boję się smaku. To jest zadziwiająco dobre, ale... To jest zadziwiająco dobre. Ciasto jest przejrzliwie słodkie, ale rozumiem dlaczego. Ten biszkopt, spód do ciasta był słodki, lody, no wiadomo, więc... Więc całość wyszła słodka. Ten krem również jest słodki, więc zrobiłem sobie taką bombę cukrową. To w sumie w temacie odcinka Libipi smakuje, który był we wtorek, więc tam też sprawdzałem cukier. Więc to jakby wpisuje się w ten klimat. Ale... Ale mimo wszystko nie jest zły. Ciasto może jest trochę jakieś takie, powiedziałbym, błonnite, takie jakby, no ale to był płyn w sumie, to były płynne lody. No ale... Smak pójdzie. Wygląd jest dość nieciekawy. No może jak całe to ciasto było, to jakoś wyglądało, ale tak ogólnie wygląda jedna wielka paciara, tak bym to powiedział. No ale w sumie czego mogłem się spodziewać po filmikach z Instagramu. Tam wszystko jest zrobione 30 sekund i wszystko jest jakoś tak podrasowane, że na koniec każda potrawa wygląda pięknie. Ta wygląda jak wygląda, mimo że smak jest dobry, ale nigdy więcej takich filmików i nigdy więcej jakiejkolwiek innej instagramowej potrawy. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!